Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry, jaką jest Animal Crossing New Horizons. No i Tom Nook nas wita z samiuśkiego rana, a jakże. Wspaniałe newsy dla każdego, a cóż tu jest? Że teraz dostaliśmy, słuchajcie, pozwolenie, żeby jeszcze bardziej rozwinąć tutaj nasze muzeum, tutaj na Odysei, no spoko. Tak, będzie dzisiaj. Aha, I can't assist visitors today. No dobra, no to dzisiaj jak widać Bladders nie przyjmuje. No dobra, z Kamilinem znajdziemy, ale za dużo to się pewnie nie porobi. No tak, ale Bladders jak zwykle gotowy, spoko. To wszystko od niego. No proszę. Spoko, dobrze. Wiemy przynajmniej, że do muzeum dzisiaj nie ma za bardzo zaglądać, no ale spokojnie, na pewno znajdą się inne ciekawe aktywności. I może polecimy znowu na jakąś wyspę, a jakże, i w ogóle czy nasz domek się trochę rozwinął, to jest też pytanie, czy zostało coś więcej dobudowane. O, skamielinka w ogóle od razu pod naszym domem, no takie coś to ja propsuję i to mocno. Happy Home Academy, znowu mi coś wysłali, kolejny prezent, kolejne coś, co się może przydać. I Billy, o proszę, czy mam więcej miejsca? No mam. No i zobaczymy, co oni mi tam dali. Pewnie wiecie, wszyscy dają mi coś fajnego na urządzanie się w domku. Dobra, zobaczmy. Refrigerator, okej. Ej, w ogóle wejdźmy od razu, będziemy oglądać, jak wszystko wygląda, bo czemu nie? W ogóle właśnie, zobaczmy, jak wygląda cały środek teraz naszego domku. Jest, słuchajcie, kolejny pokój po lewej stronie. Tak jest, na to czekaliśmy. Na to czekaliśmy, tego się doczekaliśmy. No i... Taki na razie nie jakiś mega duży, ale myślę, że śmiało może mi wystarczyć. Nie no, teraz już naprawdę mamy tyle tej przestrzeni, że poradzimy sobie z wszystkim. A właśnie, ile miejsca? 320, no to jest już coś, słuchajcie. No ale dobra, zobaczmy jak to wszystko się ładnie tutaj prezentuje. Chwileczkę, weź to złap i weź to obróć, żeby wszyscy widzieli. Porządna lodóweczka, myślę, że akurat idealna, żeby od razu ją gdzieś tam w kuchni, wiecie, postawić, żeby to jakoś już się prezentowało. Właśnie wziąłem tutaj, zamontowałem dopiero co ten nasz zestaw kuchenny, jak widać jest już większość rzeczy, która jest nam potrzebna. Tylko zastanawiam się, czy lodówki nie chciałbym mieć w rogu. Wiecie co? Zrobimy coś w tym stylu. Dobra. Teraz damy lodówkę gdzieś mniej więcej tutaj. Dopchniemy ją do samego końca. Okej, akurat jest troszeczkę przestrzeni. Jest lodówka, jest tutaj cała ta zabudowa. Zobaczmy dalej, co tutaj jeszcze mamy ciekawego. Co jest? Co to za prezent? Tym razem dostaliśmy Revolving Spice Rack. Okej, i no w sumie może się przydać takie wiecie, co my tutaj mamy, jakąś kurczę sól, pieprz, ogólnie przyprawy, nie no, no podziękuję, przydatne rzeczy. Billy dobrze kombinuje, wie co człowiekowi potrzebne i w ogóle dostałem kolejne punkciki, tym razem Growing Collection. O proszę, to że nasza kolekcja wzrosła na 100, kolejne dopiero będzie na ile? Na 200, trochę poczekamy, ale spoko. Dobra, zobaczmy, co jeszcze sobie mogę tutaj przestawić. Wiecie, kuchnia powolutku, bardzo powoli będzie się robić, ale nie zmienia faktu, że robi. Dobra, to bym sobie zabrał wszystko. Dobra, weź to. Od razu to schowamy sobie tutaj. Ten pokój to się dopiero będzie urządzać. No i o właśnie, nie wiem, czy zauważyliście, ale podłoga jest inna. Podłoga jest inna, więc troszeczkę zmieniamy. Nie, no powolutku zaczniemy się porządnie urządzać. W ogóle mam lodówkę, no mini lodówka też by się przydała, no czemu nie. Dwie lodówki, a co tam, będę miał jedzenia. Ej, a ciekawe, czy można coś takiego postawić na czymś, typowo na przykład na lodówce, ale chyba się nie da w ten sposób. Ej, da się! O kurde, kozackie, zobaczcie, to przynajmniej na lodówce coś mi stoi, żeby było ciekawiej. Dobra, tutaj mamy ten... A, właśnie, ale to nie w tym miejscu, może sobie zawiesimy... Ej, a mogę zawiesić to na przykład tak jakby... Aj, nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło, czekać tak jakby, zobaczcie, tam jak ta jest ta przestrzeń, co nie, ale chyba nie da się aż tak fajnie. No właśnie, najbliżej można tutaj na ścianie zawiesić, ale spoko, w tym miejscu też to pasuje. No i to już jest jakaś, słuchajcie, kuchnia. Spoko, dla mnie... Na razie wystarczy, nie potrzebuję nie wiadomo czego, chyba że sobie zobaczymy tylko, czy ja mam jakieś
ciekawe, wiecie co, stoliki, czy cokolwiek, coś, co jeszcze jestem w stanie tam ogarnąć. Łazienka, właśnie, gdzie łazienka po lewej stronie? Może łazienkę sobie zacznę też urządzać, w ogóle mam jeszcze ekspres do kawy. Ej, nie, no wiecie co, łazienkę też możemy zacząć powoli ogarniać. A czemu nie? Dobra, słuchajcie, to tak, jak tu będzie kuchnia na wprost, to po lewej stronie będzie łazienka. Jeszcze nie wiem do końca, jak będzie wyglądać, jak będzie się prezentować, ale coś tu jeszcze wymyślimy. Może na przykład wanna. Wanna, słuchajcie, będzie gdzieś w tym miejscu. Dobra, dajmy tak. Od razu długa, no to w sam raz. Nada się. Dobra, połóż to tutaj. W sumie to bym wolał, żeby to chyba było odwrócone. Czekajcie, damy radę to odwrócić. Chyba dopiero z tej pozycji. Jeszcze nie mogę tego odwrócić? Dobra, zrobimy inaczej. Chciałbym, żeby ona podłużnie leżała, prawdę mówiąc. Dobra, zobaczmy teraz. Ej, nie da się? Da się. Co się nie da? Co się ma nie dać? Tylko nie od tej strony, co prawda. O, dobra, w ten sposób. A może nie, jednak wiecie co? Może jednak... kurde, ale będę... W ogóle już woda odkręcona. Gdzież tu rurek jeszcze nie ma doprowadzonych? Co za szaleństwo. Dobra, dopchnijmy ją do samego końca. Dawaj, 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 dasz radę. Od razu taką, wiecie, już z płytkami, co? Tam dla naszej postaci to jest nic, nic strasznego. Dobra, jest już to tutaj ogarnięte. To co, z kolejnych rzeczy na pewno, słuchajcie... przydałby się stolik, no ewidentnie. Ewidentnie stolik potrzebny. Tutaj mamy fajne, fajne naręczniki. Co dalej mamy? Tutaj mamy to, też się nada. Ten kominek to sobie może gdzieś postawimy na razie w innym miejscu. Dobra, czekajcie, naręczniki, dobra. O, no niech będzie sobie na przykład tutaj, a przy wejściu, znaczy no przy wejściu, na razie dobra, na razie to muszę gdzieś to rozwiesić, bo nie ma na to niestety wszystkiego miejsca. Ej, coś jeszcze brałem. A, to... To? Postawiliśmy to na ścianie, czy nie? Bo to jest... place on wall. White... To działa w ogóle? To coś się z tym zmienia? Dobra, na razie chyba... Chyba nie. Chyba na razie nic się nie dzieje. No dobra. To sobie odłóżmy w takim razie. Dobra, słuchajcie, fajnie. Jest już jako taka łazienka, jest już jako taka kuchnia. Jeszcze brakuje, żeby normalny taki... No wiecie, no na razie tu mamy łóżko i wszystko. Więc no tak tutaj to nie powinno być. Dobra, to weź schowaj, to jest mi chyba w sumie zbędne. A zamiast tego, ten taki wiecie, mały kominek bym sobie gdzieś tutaj postawił. Może przy okazji tą pufę. Ej, ja właśnie ekspres miałem jeszcze do kawy wziąć. Jak to bez ekspresu do kawy? Ekspres do kawy musi być. Tutaj jakaś też zastawa. No też by się przydała, no nie powiem. A, bo to jest na ścianę to. Jejku, a przez chwilę myślałem, słuchajcie, że to są ręczniki. Dobra, fail życia. Fail życia, zawalony. No ale dobra. Zdarza się i tak. To co? To co? Tutaj co mamy? To jest... Tak, to jest to. Dobra, to chciałem w rogu, idealnie. Dobra, idziemy w takim razie do kuchni. No, powiem wam, że powolutku to się wszystko zaczyna jakoś kształtować. Na razie wiem, że jakichś super luksusów nie ma, ale od czegoś się zaczyna. Ej, wiecie co? Ja się zastanawiam, czy... A, nie chciałem tego ściągać. Chciałem ekspres do kawy położyć na tym zamiast tych wszystkich gadżetów. Tak po prostu myślę, że ekspres znaczy wygląda idealnie w tym miejscu. No nie wiem, no ale jest na pewno bardzo taki podręczny w tym momencie. Spoko. Co ja tutaj jeszcze ten... No dobra, nie, wiecie co, to wszystkie te do kawy i inne fajne rzeczy. To się jednak poukłada kiedy indziej, kiedy będę miał więcej mebli. No bo tak kłaść to na podłodze, to w ogóle bez gustu i smaku. Nie, no tak to nie możemy. Dobra, połóż to wszystko tutaj. Super, wychodzimy. W końcu się, wiecie, załatwiłem większość rzeczy w domku, które mogłem na chwilę obecną załatwić. Możemy więc śmiało iść dalej. Jakoś to wszystko się prezentuje powolutku, powolutku, pomalutku. No ale sporo pracy. W kuchni też jeszcze całą masę rzeczy będzie można na pewno potworzyć. Więc czeka nas naprawdę duża robota, no ale z tego powodu, jako że dzisiaj jestem już o tej godzinie, że sklep będzie normalnie otwarty, to idziemy do sklepu. Mam nadzieję, że dobrze się tam obkupimy. W ogóle słuchajcie, zagadaj... Billy, co się stało? Co ty taki samotny i tutaj siedzisz w ogóle sam na tej ławce? Czy wszystko dobrze? No porozmawiajmy, bo nie, może depresję wpadłeś czy coś. Nie? Dobra, nic ciekawego nam nie powiesz, jak widać. Nie ma co go też na siłę tutaj, wiecie, zapraszać do rozmowy. Jak nie chce gadać za bardzo, tak nie rozgadał się, no to po co?
O, co tam Tom, co tym razem? Witaj, witaj. Tak, ma kolejny pokój i powiem ci, że na razie daję sobie radę z tym, świetnie. O Boże, 548 tysięcy, wow! Nie wiem, czy na razie będę rozbudowywał się dalej, powiem wam. Chyba się wstrzymamy z rozbudową na chwilę obecną. Ej, customizing services, co tym razem? Oprócz tego, że dach będę mógł zmienić. No. Może w końcu jakoś coś więcej będę mógł z zewnątrz rozwinąć. Zresztą za chwilę się dowiemy, o czym chcę porozmawiać. About my home, właśnie, powiedz mi coś jeszcze nowego. O czym będziemy dyskutować? I want to expand, I want to customize. To właśnie, jestem customize, dobra. A, za 5 tysięcy! No jasne, czemu ja bym się zdziwił, że to za darmo zrobisz? Dobra, w sumie 5 tysięcy to nie jest dużo, zobaczymy, może dzięki temu coś się zmieni. Właśnie, design catalog. A, dobra, na pewno mogę daszek, mogę, słuchajcie... No nie, no bo ja na tą na listę, to mam jakieś takie, zobaczcie, starodawne coś, a mogę zrobić, żeby to naprawdę wyglądało porządnie. Dobra, myślę, jaka skrzynka na listy będzie mi się podobać. Te są strasznie wielkie, nie wiem, czy chcę mieć taką wielką. Czy takie wielkie mi potrzebne znowu. Ta jest fajna, taka czarna albo taka szara, biała. Ale najbardziej mi się chyba ta podoba. To jest taki najładniejszy kolor. Wiecie co? Chociaż te jeszcze też są fajne. Dobra, weźmiemy. To jest ordinary, white ordinary. Dobra, niech będzie taka szarawa, okej. Natomiast jeżeli chodzi o dach, to na razie aż tylu rzeczy nie mam do zmienienia. Jest czarny. Ogólnie mam nadzieję, że będzie można naprawdę jeszcze sporo tutaj zmieniać. Ale nie, wiecie co? Dach mi się czarny podoba, przynajmniej na razie. W ogóle mogę zmienić, zobaczcie, jak wszystko wygląda w nocy. Spoko. Spoko, spoko, spoko. No nie, no wygląda nawet nieźle, no nie powiem. Nie powiem, będzie wyglądać naprawdę spoko, tak mi się wydaje. Dobra, confirm. 5 tysięcy zapłaciliśmy za to, ale przynajmniej będzie nowa skrzynka na listy. Ta, już mnie ograbi aż. Dzięki. Dobra, już jutro rano wszystko będzie gotowe. W ogóle Tom też mógłby założyć maseczkę, a nie, kurczę. Ja muszę chodzić, a on nie chodzi. Do tego to doszło. Dobra, czekajcie. Co ja, na co mogę wydać punkty? Może coś nowego w końcu? A gdzie tam coś nowego? Oczywiście, że nic nowego, nic ciekawego. Tutaj nie mamy ciuchy, ale te ciuchy to takie u niego, to wiecie, na razie to... No nie naprawdę, średnio. Powiem szczerze, że jedyne co kupię to bilet. Bilet, jeżeli coś, to gdzieś sobie polecimy. Może uda się znaleźć kogoś ciekawego. Kto by tutaj chciał przybyć na tą naszą wyspę, żeby nie było na niej smutno i w ogóle, żeby działo się więcej. A żeby działo się więcej, to oczywiście potrzebujemy większej ilości lokatorów. Więcej robić nie potrzebuję. A właśnie, jeszcze sprawdźmy tylko, w sumie to jednak potrzebuję. To nasze ABD, ile mi tam zostało pieniążków do spłacenia? 548 tysięcy, nawet jakbym chciał, to nie stać mnie na spłacenie tego. Ale powiem wam, że chyba nie będę na razie kusił się na to, żeby cokolwiek więcej spłacać, bo po prostu mam już w tym momencie dwa dodatkowe pokoje, dużo miejsca na wszystko. No i po prostu nie wiem, czy nie czas zaoszczędzić, szczególnie, że słyszałem, że warto mieć trochę kasy i oszczędzać na rzepy. Ale rzepy będą dopiero ponoć do sprzedaży w niedzielę z rana, jakoś tak. W ogóle weź schowaj tą łopatę. Ostatnie moje spotkanie z tarantulą nie było dobre. Próbowałem, powiem wam, jeszcze raz znaleźć tarantulę, ale nie udało mi się niestety. Szkoda. Bywa i tak, witam was, Timmy. Siemaneczko, co tam słychać? Timmy i Tommy. Dwóch dobrych kumpli. Dobra, zobaczmy, co ja tutaj mam do kupienia. To mnie interesuje. No nie, jakiś zestaw do makijażu. Nie wiem, czy mi się przyda. Co to jest w ogóle tak właściwie? Instant burner. Wiecie co, kupię sobie, no. Na coś może mi się przydać. W ogóle to teoretycznie zawsze warto kupować wszystko, żeby wszystkiego było dużo, no ale... Czy kiedykolwiek przyda mi się zestaw do makijażu, chyba że zamy go jako prezent. Zawsze można ofiarować, co nie? Dobra, kupimy. Im więcej przedmiotów, tym w sumie ciekawiej. Tak, takie coś, co to ja już mam, ale ten kwiateczek... Ile on kosztuje? Powiedzcie mi. Ile on może być wart? 1000. No dobra, za 1000 jestem w stanie kupić, żeby troszeczkę ożywić to nasze wnętrze. W sumie taka druga pufa, bo jedną taką chyba mamy, co nie? No taka druga by się nawet przydała.
Czy to jest stolik w ogóle? Myślałem, że to jest do siedzenia, ale w sumie to bym pewności teraz nie miał stuprocentowej, czy to jest do siedzenia, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi, czy tutaj cokolwiek jest nowego, to jest też ciekawe pytanie. Nie za bardzo, wiecie co? Co my tu mamy? Black wrapping paper for beginners, czy cokolwiek, nie, tutaj to za dużo nowości, to się, to oni nie dodają niestety. Aż szkoda. Dobra, wiecie co? Nie wiem, co jest potrzebne do stworzenia tego, już sobie to kupimy. A co tam? Znowu jakiś prezent będzie leciał i go przegapię tylko. Tego, do tego nie dopuszczajmy. W ogóle powiem wam, że sobie też mój sad troszeczkę rozwinąłem. Dodatkowy tam rząd zrobiłem znowu pomarańczy. Stwierdziłem, że pomarańcze są spoko i chcę więcej pomarańczy. Więc taka, a nie inna decyzja by poszła z mojej strony. Dobra, na razie... O, proszę, znowu wyrosło. Mamy ładne drzewko, no i od razu troszeczkę się człowiek wzbogaci. Może spłacę w końcu tego drania. W ogóle zasadziłem też, słuchajcie, całą masę tych palm na plaży, tak, żeby ożywić ją. Już tak naprawdę każda część plaży jest już, nie wiem jak to powiedzieć, zalesiona. Znaczy, nie wiem, czy to takie słowo się w ogóle może odnosić do palm, ale spoko. W sumie las palmowy, czemu nie? Może istnieje. Muszelki, o i jeszcze coś ciekawego. Dobra, zbieramy. Mam nadzieję, że z rana w ogóle damy radę wyłowić coś dobrego. Zrobiłem sobie porządne, słuchajcie, wędki. Zużyłem na nie troszeczkę żelaza, ale myślę, że ostatecznie będzie warto. No to jest porządna wędka, może i tym razem nawet rybki nie będą mi uciekać, jak mamy już taką naprawdę fajną tą wędkę. Znam tą rybkę niestety. Żadna nowość, szkoda. Tu jakaś też duża. No mam nadzieję, że ten poranny połów uda nam się. W ogóle właśnie będę sprzedawać te ryby, bo całą masę rybek mam, słuchajcie, zgromadzonych gdzieś tam. Więc no tak to być nie może, trzeba je sprzedać w końcu. Trafił nam się Seabass, ale znowu C+, myślałem, że... A nie, może tutaj większych rozmiarów nie ma, dobra, bo to zawsze gada. Szkoda, chciałbym kiedyś znaleźć jakąś taką naprawdę, słuchajcie, rybę giganta, takie moje małe marzenie. Żeby coś takiego się trafiło, ale... coś czuję, że moje niedoczekanie. W ogóle dzisiaj to taka mamy ładną pogodę, ostatnio to ciągle było bardzo wietrznie, deszczowo. I w ogóle średnio to wyglądało. Ale... Ej, nowa ryba! A co to jest? Dab. Okej. O nie, czekajcie, swap it. Mamy już zajęte wszystko, no jak to możliwe, dobra, wywal tego sanddolara, dobra, idę zaraz wszystko pochować. Tak być nie może, że ja trafiam, o, już widzę, gdzie będę kopać. Nie może być tak, że trafiam zupełnie nową rybę i już nie ma nawet gdzie jej umieścić, co nie. Dobra, te wszystkie powtórki, to ja sobie muszę schować tutaj i sprzedam je kiedyś masowo. Natomiast żeby zawsze mieć tą rybę potrzebną na teraz, żeby jej potem nie zapomnieć, co nie? Dobra, czekajcie. Skamielinki to i tak sobie odkładam. Większość rzeczy to właśnie nie wiem, jak to się stało, że ja tego jeszcze wszystkiego nie podkładałem. Dawaj. Nie ma na to chwilowo miejsca. O, tego to się możemy... O właśnie, open. Otwieramy, zobaczymy, co tu będzie. Co tym razem mogę nauczyć się wytwarzać? Standard umbrella stand. O, nie miałem jeszcze tego? No proszę, jeszcze nie miałem tego typu parasolki. No super. Super, czekajcie, pozbyłem się tej rybki. A nie, to jest ta nowa rybka, tak, to jest nowa rybka. To wszystkie inne na razie niech idą tam do schowka. Skamielinka to samo. Co mi tutaj? No żelazo, niepotrzebnie tutaj tyle noszę. Żelazo wykopać to ja sobie mogę zawsze, kiedy tylko będę chciał. No ale już czuję, słuchajcie, że potrzebuję więcej tego miejsca na różnego rodzaju te materiały. No po prostu za mało mam, ale no nie mogę na razie od Toma nic więcej wykupić. Co też jest trochę smutne, no ale poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, co nie. Trzeba czekać. Doczekać się, mam nadzieję. W ogóle to ognisko mi się pali całą dzień i noc. Czemu nie? Niech się dzieje. Dobra, tutaj są motylki, ale to te, które już mamy. W sklepie byliśmy. No i zastanawiam się, no na pewno na plaży jeszcze muszę się wybrać. Nie ma tu jakiegoś nowego robaczka? Nic z tych rzeczy, nowe robaczki pouciekały. Zostały same stare. Dobra, czy tutaj coś do wykopania? O, wiedziałem, że w końcu doczekam się kolejnej skamielinki.
No ale teraz to będzie niestety z każdym kolejnym dniem coraz mniej nowości, no ale przynajmniej dzięki temu prędzej czy później sobie stworzę, słuchajcie, gdzieś może na podwórku własnego dinozaura. Fajnie by było. Nie powiem nie. O, jest kolejna jakaś tutaj muszelka. Muszę podnieść tą, którą wyrzuciłem, bo chyba też wyrzuciłem, co nie? Zaraz, a to nie tutaj. Co ja robię, to ja nie wiem. Dobra, dawaj tutaj. Dawaj tutaj na tą część plaży. No gdzie jest? O, tutaj to wyrzuciłem, okej. Czyli tu już mamy wszystko, co tylko chciałem. Czyli no tutaj. Dobra, wiecie co, o, zakopmy, bo zaraz znając życie, to zapomnę w ogóle, że tutaj to było. No ale nie marnujmy, no jednak biorąc pod uwagę, że teraz dzień w dzień to wykopuję i zakopuję, to tak naprawdę to dzień w dzień, słuchajcie, możemy dostać nawet 10 tysięcy, znaczy 30 tysięcy, znaczy no, 10 tysięcy chowam, dostaję 30, czyli tak naprawdę dzięki tym drzewkom jestem codziennie na 20 tysięcy do przodu. Super, mi takie coś odpowiada, może być. No i przy okazji zawsze nowe drzewko, nowa, wiecie, dziura to jest dodatkowy 1000, czyli tak właściwie to dzięki temu 21 tysięcy do przodu jestem. Powolutku się zbiera. Kurczę, kwiatków nie podeptał, bo tylko tyle narobię złego. Dobra, ważki to ja już znam. O, wyrosły mi pomarańcze. A no tak, bo te pomarańcze były kiedy indziej sadzone. Oj, czekajcie. O, tam widać, jeszcze właśnie nie zasadziłem tak do końca tego, no właśnie nie wiem, a może a nie, zasadziłem, tylko tego nie widać, o, z tej strony widać, widzicie? Jest dodatkowy rządek właśnie też pomarańczy. No i myślę, że będą naprawdę spoko wyglądać. No, owoców jeszcze też nie sprzedawałem, bo zastanawiam się, czy je sadzić gdzieś, czy nie, no w każdym razie trochę ich pozbieramy. Nie no, lasek to nam się naprawdę tutaj taki porządny, czy lasek, to jest sad, zapamiętajmy, ja muszę zapamiętać. Nie las, a sad, wszystko idealnie, ładnie wyrosło. No mówię, tutaj ta część plaży też już teraz obsiana. W sumie, nie, tutaj może być przerwa. Tu kolejna palma nie musi rosnąć. Tutaj kolejne. O, tutaj więcej. O, no, skamielina w takim miejscu. No, no, nawet zaskakujące. Dobra, weź to wykop, proszę. Dobra, super. Super, super, zakopujemy. I coś jeszcze tutaj się pojawiło. W sumie powątpiewam. Tu blisko te palmy bardzo siebie zasadziłem, ale to jest takie, wiecie, słabo używane miejsce. Ej, a dlaczego te drzewka mi już szybciej wyrosły, a to tak wolniej w sumie? I jedno i drugie było sadzone w podobnym czasie. Może ono jest za blisko skał? Wiecie co? Muszę to sprawdzić. Może za blisko skał posadziłem i to drzewko mi się nie rozwinie. No nie wiem, nie wiem. No dobra, zasadźmy je w takim razie tutaj kawałeczek dalej. Może coś w tym być, powiem wam, naprawdę. Dobra, dawaj. Sadzimy tutaj. Mam nadzieję, że tu lepiej. A może też dałoby radę, tylko no nie wiem. Ale mówię, no wszystkie były chyba dokładnie o tej samej porze. Albo coś mi się pomyliło. Tak też może oczywiście być. Czekajcie, rybko, rybko, zobacz, tutaj. A ja cię, dobra, jestem za blisko. Odwróć się. Może teraz będzie lepiej. Okej. Wypatrzyła nas, no te morskie rybki. To fajnie, jakby się jakieś nowe trafiły, no ale już coś nowego jest. Więc małe plusy. No dawaj, o super. I okazuje się, że jest to sea bass. Jakbym się nie napatrzył już na wystarczającą ilość tych ryb. No niestety. Niestety takie życie, nic nas lepszego chwilowo tutaj nie spotka, no chyba, że żółw jakiś zaskakujący. Ale żółw to widzicie też o ciekawych godzinach występuje, co nie. No ale dobra, kupiłem bilet nie bez powodu, bowiem teraz idziemy, słuchajcie, na nową wyspę, zobaczymy, kogo tym razem przyjdzie nam spotkać, jakiego nowego lokatora przyszłego, bo nie wiem, czy oni dopiero się nie pojawią, kiedy trzech co najmniej spotkam, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Jak mogę? No I wanna fly oczywiście. Dobra. Tak, właśnie zamierzam go wykorzystać, kolego. Dobra, use knock my ticket, dawaj. Tak, Roger. Lecimy, dawaj. Tak, jestem spakowany. Time for take off. Mam wszystko, co tu potrzeba, nic więcej nie potrzebuję. Łopata jest, więc jak coś, to żelastwa będę mógł trochę wykopać na nowej wyspie. No bo na swojej to i tak w swoim czasie to zawsze robię. Mówię, wiem, że na pewno te materiały jeszcze nam się przydają.
A dzisiaj żadnego balonu nie znalazłem. Podejrzana sprawa. Zawsze gdzieś coś lata, a dzisiaj... Dzisiaj jak nie było, tak nie ma. No ale dobra. Dobra, zobaczymy. Dodo Airlines. Ruszamy pełną parą, lecimy. I mam nadzieję, że jakaś ciekawa wyspa. Proszę. Mamy na niej, słuchajcie, jabłka. Ej, i to dużo jabłek. No widzę, że taka dzisiaj urodzajna wyspa nam się trafiła. Tam już ktoś rozbił ognicho. Dobra, 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 ale ja powiem wam, nie zamierzam marnować tego. Tyle mi się tego wszystkiego trafiło, że zbierajmy, śmiało, śmiało. Dobra, widzę, że kokosiki też. Jestem normalnie jak ci, którzy wiecie, kiedyś jacyś Hiszpanie albo Anglicy przybywali na nowe tereny tylko po to, żeby je ograbić z ich bogactw. No niestety. Niestety tak czasami trzeba. W ogóle zastanawiam się, czy nie wykopać sobie trochę tych kwiatków. Początkowo byłem taki, czy te kwiatki mi się przydają, nie wiem. Ale przydają mi się, ale tych jabłek to tu jest cała masa. Co to jest? A kogóż my to mamy? Ej, czekajcie. O kurczę, kwiatki rozwalam. No najgorzej, przybyłem na nową wyspę, gdzie jakiś tubylec jest i już zobaczy, co ja tutaj odwalam. Rozwalam kwiatki. O, jabłka nie podniosłem. Bierzemy jabłka. W ogóle zobaczyłbym, po ile jabłka chodzą w naszym sklepie na wyspie. Po ile w ogóle wszystko chodzi. Czy wszystko jest warte mniej więcej tyle samo. Dobra, dawaj. Czy wiecie, czy jabłka, czy wiśnie, czy brzoskwinie, pomarańcze, czy wszystko kosztuje tyle samo. Bo biorąc pod uwagę, że na przykład, no nie wiem, wszystko kosztowałoby po 500, to na serio, jakbym jeszcze bardziej rozwinął swoje sadownictwo, no to coś można by tam pokombinować, żeby dorabiać się na tych owocach. No rzepy rzepami, na niedzielę będziemy czekać, ale na tą niedzielę trzeba mieć jeszcze hajs. Ej, tu jest też butelka z czymś. O kurczę, dobra. W ogóle co za typek, on ma jak gwiazdkę, słuchajcie, na czole. Co się dzieje? Wini. No, to jest chyba ona, co nie? A to nie jest moja wyspa, ale może być. Zamierza być gwiazdą popa. Tak, wszystkie gwiazdy popa mają swoje wyspy. Czemu nie? Może za... Ej, słuchajcie, ta Wini jest dość przyjemna. Zaprośmy ją na naszą wyspę. Tak, najlepszy sposób to spędzanie czasu na wyspie, dokładnie. No, Want to Life on My Island. Właśnie, zapraszamy. Tak, mieszkam na Odyssey, dokładnie. Dobra. No i słuchajcie, zaproszona, zaproszona. A co tam? Trzeba trochę rozwijać nasze zapędy muzyczne na wyspie, póki mi kina nie ma. Niech ktoś inny przejmie działkę grania i śpiewania. Zobaczmy, co mamy. O nie, już nie mam miejsca? Jak to już nie mam miejsca? Jak to się stało? Dobra, weź wywal ten kamień. Otwórzmy natomiast to. Mam nadzieję, że jakiś dobry przepis. Lock steaks, naprawdę. No Jezu, to jest coś tak popularnego, że to możemy wyrzucić śmiało. Nie, nawet nie będę tego zbierał. Chciałbym więcej, słuchajcie, jakichś fajnych fajnych rzeczy tutaj znaleźć, ale chyba nic już nie znajdziemy. No poza tym, że mogę sobie ogarnąć kamienie, a kamień jest ile? Kamienie są chyba, słuchajcie, chyba dwa tylko. No dobra, w sumie pod jednym wykopiemy u siebie, jeszcze też muszę to nadrobić, dawaj. O, żelazo, 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 co się dzieje, żelazo? Glina, ej, ale dobry kamień. O kurde, jeszcze nigdy w życiu tyle żelaza nie dostałem. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, naprawdę. Kurde, więcej mi tego. Dawajcie, dobra, słuchajcie, podnosimy. Ej, no nigdy jeszcze mi aż tyle żelaza nie wyskoczyło. Super. Super, super, o, już dostałem za coś tam dodatkowe punkciki. Pewnie jakieś codzienne wyzwanie ogarnięte, prawda? Dokładnie. Zakopanie, zamiast stówki dostaniemy 200, no i super. Ej, tu można dostać całą masę rzeczy. Plant tulip bulbs. Aha, no dobra. Dobra, jak będzie trzeba, sobie to ogarniemy, spoko. Tutaj mamy, o, musisz podnieść ten kamolek. No właśnie. No nie, 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 czekajcie, zrobimy tak. Najpierw musimy coś upuścić, tylko w ogóle nie wiem, w jakim miejscu jeszcze. Kurczę, na nic nie ma miejsca, naprawdę. Patyczki. Albo wiecie co, do tego Sand Dollar, on nie jest znowu jakoś mega dużo warty. Ja też nie wiem, czy chwilowo będzie mi wyjątkowo potrzebny. Dobra, dawaj, jeszcze tutaj się podkop. Kamień podnieśmy, żeby dropu nam nie zmniejszało.
Że tutaj on tutaj leży, wiecie. Dobra, znowu żelazo. Ej, na tej wyspie to dobre kamienie są. Nie to co u mnie, że zwykłe skały lecą. Ej, tu w ogóle skały nie lecą. Ej, nice. Tym razem dostaliśmy mniej żelaza o jeden, ale za to o jeden więcej gliny. Nie no, propsuje te wyspy. Już widzę, że częściej trzeba zdobywać punkty i latać w różne miejsca, szczególnie jeżeli słabo stoimy, słuchajcie. Słabo stoimy z... dobra, kwiatków to nawet nie będę wykopywać, bo mi na to niestety nie stać. No, słabo stoimy z materiałami. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze mamy kokosy. Dobra, zbieramy, no i jeszcze trochę jabłek. O, jeszcze jeden kamień, no nice. Dobra, takie coś to ja lubię, ale o nie, 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 nie. Znowu nie mamy miejsca. Jeszcze są jabłka, no ale po prostu no, nie mam gdzie tego chować. Dobra, wiecie co, te muszelki to są w sumie, nie są jakoś mega dużo warte. Ja wolę jabłka, mam nadzieję, że dzięki nim troszeczkę się dorobimy. Ale mówię, tak czy siak muszę swój sad rozwinąć. Jest duży i już myślę, że dawać będzie mi spore przychody ze sprzedaży. No, ale i człowiek chciałby więcej. Wiadoma sprawa chyba. Dobra, czekajcie, dawać mi łopatę. Ostatnie dzisiaj jeszcze kopanko. Dokładnie, dobra, dawaj tutaj. No i w sumie, o dobra, tutaj obok, bo tam jest ta muszelka. No i nawalamy, no ja już dowiedziałem się, że te kamienie na tych wyspach są naprawdę spoko. O nie, pierwszy raz zwykły stone mi wyleciał. Ale dobra, teraz jest już świetny drop. I znowu żelazo, żelazo, żelazo. Pięknie, pięknie, szkoda, że dalej nie mogę dostać się. Ale serio, jak będzie się miał dużo, jak się ma dużo Dugmilesów, to warto po prostu wybierać się po wszystkich wyspach, słuchajcie. Po wszystkich wyspach i po prostu no, zdobywać dary natury, które tutaj znajdziemy. A jak widać, jest ich naprawdę sporo i to fajnych. No dobra, to robimy tak. Robimy tak, chodźmy, wracajmy przyjacielu. W końcu czas wrócić do domu. No mówię, już trzy osoby, słuchajcie, zaprosiliśmy. W sumie to nawet do Toma Nuka powinienem się wybrać i porozmawiać z nim o tym. Czy coś się stanie, czy w końcu będę mógł, czy oni się gdzieś w końcu wprowadzą, czy on powie, żeby wybudować im domki, znaleźć miejsce dla nich. No, chciałbym, po prostu chciałbym. No ale pożyjemy, zobaczymy, co z tego wszystkiego nam wyjdzie. Dobra, dolecieliśmy, tak jest, w maseczce, ja to wiecie, ja to porządnie chodzę wszędzie w maseczce, nie to co inni. Niestety zwierzaki nie do końca wiedzą co robić, tak jak ta wielka gwiazda popu nie ogarnęła, że jednak no może lepiej jakby też chodziła w maseczce. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy Tom coś powie mi więcej w ogóle o tym, że wiecie, no tutaj zamierzają się wprowadzić nowe osoby. Może ja go w ogóle powinienem poinformować, że ktoś chce tutaj przybyć. Można rozmawiać o tym, czy dopiero czekamy, aż ktoś przybędzie, dopiero wtedy porozmawiamy. Nie, chyba nic ciekawego. No dobra, dobra, nic ciekawego, no to idziemy. Zobaczymy, słuchajcie, ostatnią rzecz dzisiaj. Czyli po ile co chodzi. Tak jest, tylko wiecie, zrobimy tak jeszcze, że pójdę sobie do domku i wezmę sobie po jednym wszystkiego. Czyli w sensie na przykład jeden stak jabłek, jeden stak pomarańczy. Tak, żeby ocenić ile rzeczywiście, czy wszystko kosztuje tyle samo, na własne oczy. Dobra, to tak, to odkładamy. Tutaj w sumie te muszelki to sprzedam wszystkie też na spokojnie. Dobra, jabłek to mam aż nadto, ale niech ich będzie więcej na zapas. Dobra, to te 8 też mi tutaj oddaj. No, dawaj tutaj. To też odkładamy. Pomarańczy jednej mi brakuje, kurczę. Ale może będzie ich tam więcej, no zobaczymy. Dobra, tak więc patrzmy na to, co udało mi się tutaj zmagazynować. Słuchajcie, wychodzi tak. 10 pomarańczy jest, dobra, bierzemy je. 10 wiśni, jabłka już mamy, 10 brzoskwinek. Gruszek nie ma co patrzeć, bo gruszki oczywiście kosztują u nas najtaniej, więc nieopłacalna sprawa. No i kokosy, ale kokosy w ogóle chyba mało kosztują, więc ich nawet nie ma co sprawdzać. One są na pewno najtańsze i na pewno najbardziej opłaca się je po prostu jeść, jeżeli chce mieć się siły do wyrywania drzew, niszczenia kamieni i takich tam. No dobra, zobaczymy, zaraz się wszystkiego dowiemy. No i w końcu posprzedaję te muszelki, no bo też nie wydaje mi się, żeby były jakoś mega nam potrzebne. Witam was, witam. 75 tysięcy, zobaczymy ile będę miał za chwilę. Dobra, chcę sprzedać.
To tak. W pierwszej kolejności najpierw sprzedajmy, wiecie, wszystkie zbędne tutaj jakieś muszelki, które nazbieraliśmy sporo. W ogóle mogłem skamielinki też podkładać, ale dobra. Podkładam potem o rybę sobie sprzedamy, bo to jest też powtórka. No i w sumie to tyle. Dobra, zobaczymy, ile za to nam dają. Za to nam dają, słuchajcie, calutkie 2300 belsów. Nieźle, nieźle, nie jest najgorzej. Dobra, no to teraz sprawdzamy po kolei. A może wszystkie kosztują tyle samo? Wcale bym się nie zdziwił, gdyby każdy kosztował po 500. Ej, no to wtedy by kosztowało to teoretycznie. No dobra, zobaczymy, nie chcę zapeszać. Zaraz się dowiemy. Pierwsza kolejność, wiśnie. 10 wiśni. Za 10 wiśni dostajemy 5000 belsów, to tak jak myślałem, czyli jedna wisienka 500. To rzeczywiście, obstawiam, że tyle samo będzie dokładnie kosztować, wiecie, będą kosztować i grusz, i brzoskwinie, i jabłka. W ogóle w sumie właśnie, zaznaczmy wszystko. Jeżeli okaże się, że dostanę za tych 30 łącznie... Właśnie ile powinienem dostać? Czekajcie, za... 15 tysięcy powinienem dostać. Tak, 15 tysięcy. Czyli wychodzi na to, że każdy inny owoc, za wyjątkiem chyba kokosików, kosztuje, słuchajcie, jeden po 500. Super, 97 tysięcy. No i teraz to nawet by może było mnie stać na spłatę kolejnego długu, kolejną rozbudowę. Ale wstrzymajmy się. Wydaje mi się, słuchajcie, że kasa będzie mi potrzebna, jak pojawią się rzepy i możliwość ich kupna. I dopiero wtedy pomyślimy o tym, żeby dalej rozwijać domek. No ale najpierw się trzeba trochę dorobić, trzeba mieć trochę oszczędności, a nie wydać od razu wszystko. Wiadoma sprawa. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, a kolejny odcinek z Animal Crossing New Horizons już wkrótce na kanale. Ale to tyle na dziś. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!